ostatni pana pyta. Czy ten wniosek formalnie sąd ma rozumieć jako wniosek o wyłączenie składu orzekającego, co spowoduje, że dzisiejsza rozprawa musi być odroczona celem rozpoznania złożonego wniosku, a zatem nastąpi przedłużenie rozpoznania tej sprawy wskutek po raz kolejny składanych przez pana wniosków. Decyzja należy do pana. Czy ten wniosek to jest wniosek o to, żeby pana sprawę rozpoznał niezależny trybunał? Tak jest. Tak? Tak, tak mamy to rozumieć. Tak i nie chciałbym obrażać tutaj państwa. Ja wiem, że to zagadnienie nie dotyczy personalnie państwa. I dlatego będę prosił nie tylko o wyłączenie składu orzekającego, ale wszystkich innych sędziów. Ale to już taki wniosek, proszę pana, złożył. Dlatego zastanawiam się nad celowością. Zwrócony. W związku z tym, czy to znaczy, jaki pan ma plan, aby każda rozprawa, jaka będzie odbywała się przed sądem apelacyjnym w tej sprawie, była odraczana z powodu składanych przez pana wniosków o wyłączenie składu orzekającego, z apelem, by sprawa została rozpoznana przez niezależny trybunał, trybunał, który de facto nie funkcjonuje w naszym kraju, bo nie ma takiego organu. Konstytucja przewiduje, że wymiar sprawiedliwości sprawują sądy. Ja oczywiście nie chciałbym przedłużać, prawda, i wtrącić niniejszej sprawy w taką spiralę niemożności rozpatrywania kolejnych wniosków. Ale ja musiałem się ustosunkować do konkretnego pytania Wysokiego Sądu, czy te zastrzeżenia oznaczają wniosek o wyłączenie składu orzekającego. I na tak postawione pytanie ja muszę odpowiedzieć, że tak oznaczają, ponieważ ja dalej mam zastrzeżenia co do bezstronności sądu. Nie wiem, jak rozstrzygnąć ten sprawę proceduralną. Czy otrzymuje w związku z tym zgłoszony wniosek o wyłączenie składu orzekającego? Wszystkich sędziów tak jest. Powód podtrzymuje zgłoszony wniosek, przy czym modyfikuje go w ten sposób, że jest to wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów. To znaczy, co to wszystkich sędziów? I przekazać sprawę do rozpoznania ławy przysięgłych złożonej z 12 wyrazów. A pana wszystkich sędziów, to znaczy tu obecnych sędziów? Wszystkich sędziów w Polsce. Wszystkich sędziów w Polsce. Sędziów zawodowych w Polsce. Sędziów zawodowych w Polsce. I wnioskuję o rozpoznanie mniejszej sprawy przez ławę przysięgłych złożoną z 12 wylosowanych do tej sprawy. Ławę przysięgłych wylosowaną przez, proszę, przez wylosowaną do tej sprawy, przez ławę przysięgłych złożoną z 12 obywateli. Przez ławę przysięgłych złożoną z 12 obywateli wylosowanych do tej sprawy. Do każdej sprawy, w moim przekonaniu, należy losować odrębnie przysięgłych, tak aby zapewnić przypadkowość do każdej sprawy. Przypadkowość składu i jednocześnie zapewnić ten wymiar obiektywizmu. Prawda? Proszę pana, ale jest to wniosek na przyszły wniosek ustawodawczy. Na poprzedniej rozprawie tak. Był pan informowany, że sąd nie jest tym organem, do którego pana postulaty na chwilę obecną miałyby być załatwiane. Nie leży to w kompetencji sądu. Wysoki sąd jest instancją odwoławczą przecież w niniejszej sprawie. I jeżeli proszę pana, sąd... żeby nie przeciągać, czy pan podtrzymuje wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów od rozpoznania tej sprawy? Czy też ten wniosek rozważa pan cofnięcie tego wniosku? Wysoki sądzie, ja dziękuję za naprowadzenie mnie na to zagadnienie, gdyż w tej sprawie Wysoki Sąd może coś zrobić. Wysoki Sąd może skorzystać z trybu artykułu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Ogromna rzecz to widok prowadzenia takiego zapytania prawnego z zapytaniem prawnym, czy obecna ustawa o ustroju sądów powszechnych i odpowiednie przepisy procedury cywilnej jest zgodna z artykułem 10 paragraf 1 Konstytucji przede wszystkim. Proszę pana, dlaczego pana, ale nie odmówił pan odpowiedzi na proste pytanie. Czy pan podtrzymuje ten wniosek, czy też ewentualnie rozważa pan po chwili zastanowienia cofnięcie tegoż wniosku, co ewentualnie umożliwiłoby dalsze rozpoznawanie sprawy. Sądzie, może tak to mówię. Ja na chwilę wycofam wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów w Polsce i złożę wniosek do Wysokiego Sądu o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z zapytaniem prawnym co do zgodności. Proszę pana, ale sąd nie oczekuje od pana tak zwanych wniosków ewentualnych uzależniających od takiej czy innej decyzji.
Ja wiem, wysoki sędzia, ale z drugiej strony ja nie czuję się związany. Czyli sąd ma rozumieć, że pan cofa wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów? A jeżeli, tak, a jeżeli wysoki sąd uzna, że nie jest celowa ta droga występowania do Trybunału Konstytucyjnego, no to ja będę musiał zapowiedzieć, że czuję się, że wówczas dopiero złożę taki wniosek o wyłączenie. Czyli pan cofa ten wniosek i składa wniosek o to, żeby się sąd zastanowił nad wystąpieniem do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, tak? Z pytaniem prawnym o zgodność przepisów. Po oświadczeniu, że cofa wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów, zatem w tym również składu orzekającego. I wnosi o rozważenie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. O zbadanie zagadnienia zgodności przepisów umożliwiających orzekanie. O zbadanie zgodności przepisów